W roku Marka Edelmana, w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, różne odsłony, żebyśmy mogli lepiej poznać całą postać i nie tylko Marka Edelmana, bohatera, ale także człowieka. Doskonałą ku temu okazją jest spotkanie Marek Edelman, lekarz, podczas którego możemy sobie przypomnieć, że przecież historia jego życia to nie tylko te bohaterskie początki, ale potem długoletnia praca lekarza, w której pomógł wielu osobom, wiele osób uratował i na co dzień pokazywał, jakim jest człowiekiem. I spotkanie z tymi, którzy go znali właśnie jako takiego codziennego człowieka, lekarza, daje nam nowe spojrzenie na tę postać. My znamy Marka Edelmana z telewizji, znamy go jako człowieka legendę właściwie i odhaczamy na tej liście jego osiągnięć kolejne. Jak to jest, jak się zna Marka Edelmana jako po prostu człowieka, znajomego, kolegę? Trzeba odciąć sobie legendę Marka Edelmana od Marka Edelmana człowieka? Na pewno Marek Edelman... Wie Pani, od razu zacznę od tego, że ja miałem wybitne szczęście, że poznałem Marka Edelmana i byłem jego przyjacielem przez tyle lat. On właściwie ukształtował moje życie. Ja byłem, od tego momentu jestem innym człowiekiem. On wpłynął tak bardzo na mnie. Prywatnie był wspaniałym człowiekiem, po prostu pełnym ciepła, zawsze pomagał znajomym, pełen humoru. Przede wszystkim ceniłem jego niebywały humor. Tu Państwo zobaczycie podczas spotkania, też wybrałem taki fragment pełen ironii, ale też potrafił się wściekać się przede wszystkim na rzeczy złe, na zło miał zero tolerancji, więc był bardzo tutaj nieprzejednany. Ale chcę powiedzieć Państwu, że dzisiaj jest spotkanie Marek Edelman, lekarz, i to ważne jest spotkanie, dlatego że brak jest proporcji w pamięci o Marku Edelmanie. Marek Edelman to przede wszystkim powstanie w getcie warszawskim, przywódca. Marek Edelman to przede wszystkim powstanie warszawskie, Komitet Obrony Robotników, Solidarność, Okrągły Stół, później wielki działacz i autorytet moralny. O Marku Edelmanie, lekarzu, nie ma zbyt wiele. A tutaj robił bardzo długo i on w tej medycynie zrobił naprawdę wielkie rzeczy. Tutaj to nie mnie o tym mówić, no bo będą współpracownice, które z nim te rzeczy robiły, ale to są wybitne metody, które zostały już na zawsze w medycynie. Był genialnym lekarzem, wie Pani, był przede wszystkim genialnym diagnostą. Ja wysyłałem do niego znajomych, którzy już właściwie medycyna na nich postawiła krzyżyk. I on potrafił po prostu postawić diagnozę. To był niewątpliwie talent, który się ma. To jest dar od Boga i on to miał. Jak ogląda się filmy z Markiem Edelmanem, to przychodzi taka refleksja, że to był człowiek, który nigdy nie bał się powiedzieć tego, co myślał. On nie miał żadnych oporów, żeby wyrażać swoje myśli i żeby trafiać w ten sposób też świetnie do ludzi, bo tą szczerość się widziało. Wie Pani, za tą szczerość on płacił ogromną cenę, ale faktycznie ma Pani rację, był nieprzejednany, mówił to, co uważa, że trzeba powiedzieć. I jak mówię, za to płacił bardzo wysoką cenę i w medycynie, i w tym życiu społecznym. Proszę sobie wyobrazić, jak bardzo nie znosili go w Izraelu, dlatego że on mówił, że po prostu Izrael to jest inna bajka. To on uważa, że Żydzi wyginęli. Żydzi to był naród w Europie Środkowo-Wschodniej z własną kulturą, z językiem jidysz i ten naród wyginął. A to, co robi Izrael, to jest w ogóle co innego i on ich bardzo krytykował. Był nielubiany w Izraelu, po prostu proszę sobie wyobrazić, że jego książka Ghetto Walczy ukazała się pierwszy raz po 20 latach, a Zdążyć przed Panem Bogiem też miała chyba po 10 latach. To była cena, jaką on płacił za to, że
po pierwsze w Izraelu nie myślał, żeby tam zostać, choć mu proponowano. W ogóle nie, ta opcja nie wchodziła w rachubę. No i krytykował ich. Krytykował ich także za ich militarne też działania, które no, poddawały się krytyce. Krytykował także, wie pani, swoje środowisko. Warto wspomnieć, że Marek Edelman nigdy nie przyjął do wiadomości, że lekarz może strajkować. Wszelkie protesty lekarzy o pieniądze były dla niego czymś okropnym i dawał temu wyraz. Kiedy w 1999 roku był taki duży protest anestezjologów, Marek Edelman zajął nieprzejednane stanowisko, opublikowała je Gazeta Wyborcza i oczywiście, że był wtedy nielubiany, no bo oni uważają, że walczyli o swoje, że walczyli o ważną rzecz, a on uważał, że na medycynę idzie się po to, żeby ratować życie, a nie żeby zarabiać pieniądze. Dzisiaj pamiętamy go jako wielkiego człowieka, czyli te trudności, które miał w tej swojej szczerości, nie zburzyły tego, co zrobił dobrego i tego, ile powiedział dobrego i ile dobrego możemy teraz z tego czerpać. Co powinniśmy na pewno poukładać sobie w głowie i zapamiętać na zawsze, co nam zostawił Edelman? No wie pani, to, co po nim zostanie na pewno na bardzo długo, to jest getto walczy i język, jaki on znalazł, żeby opisać zagładę. Nikt ani przed nim, ani po nim tego nie umiał zrobić i do dzisiaj to jest ewenement, to jest perełka. I dla językoznawców, ale także dla zwykłych czytelników. I getto walczy będzie istniało o wiele, wiele dłużej niż inne pozycje ważne, choćby zdążyć przed Panem Bogiem. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest oczywiście według mnie to, o czym dzisiaj będziemy mówili, to jest Marek Edelman, lekarz. I jego nowatorskie rozwiązania i fakt, że umiał do tych rozwiązań przekonać, no przede wszystkim profesora Molla, który to robił, który te operacje wykonywał, ale umiał, wie pani, przekonać też no, tych, którzy o tym decydowali, bo jemu przede wszystkim mieli za złe, że on się nie liczy ze śmiercią, bo przecież był w getcie i tą śmierć, ze śmiercią spotykał się na co dzień i że on eksperymentuje na pacjentach. To było nieprawdą po prostu. Było nieprawdą, było tak, że wie pani, jak zaczynali tą operację w zawale, to była absolutna nowość. To Edelman wołał Molla i mówi, panie doktorze, chora umrze. No i umarła. I tak cztery razy podchodził i chorzy umierali. I za piątym razem. Ale cały czas wierzył, właśnie ta wiara jego niesamowita w to, że postępuje słusznie. Tak, wiara i wie pani też ogromny upór, o którym wspomina nawet profesor Moll, że on po prostu siedział pod jego gabinetem i się nie ruszył, póki najwreszcie Moll się zdecydował i ta operacja się udała. Na 17 operacji, które przeprowadzili, 12 osób przeżyło, a tak byli skazani na śmierć. To były wielkie osiągnięcia Marka Edelmana. No i wie pani, w końcu zostanie Marek Edelman walczący na wszystkich frontach z ksenofobią i walczący o wolność tak naprawdę. Jego zaangażowanie w KOR, w Solidarność, później już w działalność społeczną i polityczną w wolnej Polsce było naprawdę zawsze tym przesiąknięte. Okazję zobaczyć tego Marka Edelmana lekarza, bo my często zapominamy, że to przecież był lekarz, te inne rzeczy nam przesłaniają postać. No to jaki to był lekarz? Ja pracuję, jestem jego uczennicą i pracowałam u niego, właściwie terminowałam u niego przez ponad 20 lat. Jako lekarz wspaniały, odważny,
sprawiedliwy, prawdomówny, a jednocześnie, ponieważ pracowaliśmy przez tyle lat razem, mimo tego, że wiedzieliśmy, że kim on był, jakim był bohaterem, to byliśmy z nim na co dzień, więc nie można cały czas pamiętać, że to jest pomnik. Jak się odcina to bohaterstwo, żeby wytrzymać z pomnikiem w pracy? Stara się zapominać. Staramy się zapominać z nim normalnie. Był bardzo wymagający, a jednocześnie był bardzo serdeczny. Nauczył nas bardzo wiele. Nauczył nas odwagi, nauczył nas bezkompromisowości. Nauczył nas, że nie wolno się odwracać od złego. Nauczył nas, że pacjent nie jest przypadkiem, tylko jest człowiekiem. Że trzeba o nim wiedzieć więcej, nie tylko, że ma chory taki czy inny narząd. Nauczył nas, że nie trzeba się bać władzy, że nie ma rzeczy niemożliwych, że nawet jeżeli nie można czegoś załatwić, to trzeba próbować, że nie wolno rezygnować, że trzeba walczyć o życie, a jeżeli czasami się nie udaje, bo się nie zawsze udaje, to trzeba być z tym chorym do końca. Szanowni Państwo, kiedy w kibucu Ghetto Fighters House szukałam informacji o Marku Edelmanu, znalazła się jedno nagranie. Powiedzieli mi, oni nie wiedzą, co tam jest, bo to jest wszystko po polsku. I oczywiście duża część tego nagrania, już dalszy ciąg, to jest nagranie, kiedy Marek Edelman wspomina getto warszawskie i wydarzenia i powstanie w getcie warszawskim. Natomiast cały początek to jest nagranie ze Szpitala Pirogowa. Ja myślę, że nasi goście dzisiaj opowiedzą więcej, może rozpoznają głosy i ja się dowiem tak naprawdę więcej wszyscy. Szanowni Państwo, ten rok jest rokiem Marka Edelmana, ponieważ w tym roku 2019 przypadają setne urodziny Marka Edelmana. W tym roku przypada także 10. rocznica śmierci Marka Edelmana. Bardzo się cieszymy, że Rada Miejska Łodzi ogłosiła rok Marka Edelmana. Bardzo się cieszę, witam przewodniczącego Rady Miejskiej, który nam towarzyszy, pana Marcina Gołaszewskiego, który nam towarzyszy i w urodzinach, i dziś. Witamy bardzo serdecznie. Havel miał już zdiagnozowanego raka płuc i był po resekcji jednym płuc. Marek Edelman od tego zaczął. Od tego, jak się czuje, żeby się nie przejmował, że to nie jest jeszcze wyrok. I o tym rozmawiali, ale przede wszystkim Marek zajął się żoną Wacława Havla, użytkowaną Wacława Havla, instruując ją, jak ma postępować, co ma robić, żeby ulżyć Havlowi cierpieniu. Takim człowiekiem był Marek Edelman, lekarz. I druga historia zamiast wstępu. Pogrzeb Marka Edelmana. Jako pierwszy na pogrzebie na cmentarzu przemawia Jacek Bocheński. Znakomity pisarz, działacz opozycyjny. Jacek Bocheński, opowiadając tę historię, na koniec mówi tak. W 1983 roku umarł Jerzy Andrzejewski. Nie miałem przemawiać nad jego grobem. Przemawiałem nad jego grobem, a nie miałem do tego zupełnie serca i nie mogłem się skupić, ponieważ w tym dniu stan zdrowia mojej żony dramatycznie się pogorszył. Byłem z dużo do tak. Kiedy skończyłem wystąpienie, jeden z przyjaciół mówi mi, słuchaj, tam stoi Marek Edelman. Idź do niego i zapytaj, może se chce zbadać swoją żonę. Bocheński tak zrobił. Marek Edelman się zgodził, pojechał do mieszkania. Edelman oczywiście był bez żadnego przyrządowania. Uchem osłuchał żonę Bocheńskiego i powiedział, że to jest poważna sprawa i ona zabiera ze szpitala do Łodzi. To był ostatni dzwonek. Choroba pani Bocheńskiej okazała się śmiertelna. Ale jak mówią lekarze, się operowała. Usunęli jedno płuco. W ostatniej chwili Marek Edelman
uratował jej życie, przedłużył to życie o 20 lat. Taki był Marek Edelman. A Marek lekarz jest w znacznie mniejszym stopniu zdolowany. Kiedy robiłem archiwum Marka Edelmana, kompletowałem wszystkie jego zapiski, dokumenty, listy. Marek zwykle około pierwszej wracał ze szpitala i pytał mnie, co od tego dnia znalazłem. Opowiadałem mu. Któryś się był bardziej refleksyjny, mówi, słuchaj, co zostanie po mnie, jak ja umrę. A ja mu odpowiedziałem, ale to też nie było związane z tym. Więc pytanie do Państwa współpracowników Marka Edelmana. Co zostanie po Marku Edelmanu lekarzu? Od Agi zaczynamy. Pierwsze jestem poruszona filmem, którym przed chwilą oglądaliśmy. Chciałam powiedzieć, że pan docent był nie tylko w szpitalu Pierogowa, pozwolę sobie przypomnieć jego historię. Był asystentem, a potem adiunktem w II Klinice Chorób Wewnętrznych, gdzie pracownikiem kliniki był profesor Jakubowski. W 1967 roku został wyrzucony, pracował następnie jako konsultant w klinice kardiochirurgii, skąd również został wyrzucony i w 1968 roku znalazł się w szpitalu Madurowicza, tam wreszcie został etat. Jeszcze może nawiążę do tego, co z tą szajką byliście. Nie złą szajką byliście, a docent Edelman był mózgiem tej szajki. No i okazało się, że bardzo rewolucyjną i pchaliście medycynę do przodu. Praca w oddziale, którym kierował pan docent Edelman, była wielką przygodą zawodową. Tym bardziej, że pan docent wymagał od nas nie tylko wiedzy kardiologicznej, ale szeroko pojętej wiedzy internistycznej, bo zawsze podkreślam, że człowiek jest całością, więc trafiały nam się przypadki spoza kardiologii, bardzo różne, ciekawe, rzadkie choroby były rozpoznawane w tym oddziale, takie jak na przykład porfiria, więc rzeczywiście można się tam było wiele nauczyć. Nauczył nas bycia odważnym i podejmowania decyzji. No i w momentach trudnych jakby drążenia tego do końca, tak? Na oddziale pracowali fantastyczni lekarze, ale też i cudowny zespół pielęgniarek. Jak przyszłam pierwszy raz do pracy, kiedy to było obchodzone dziesięciolecie oddziału i był bal w domu pana docenta. Bardzo się wszyscy ucieszyli, że będzie miał kto wziąć dyżur. Natomiast ja oczywiście nic nie wiedziałam, byłam świeżo po studiach i życie uratowali mnie oraz pacjentom, którzy leżeli na oddziale. Pan Adaś, pamiętam, nie zapomnę tego. I pielęgniarki. Może teraz ktoś inny. Proszę bardzo. Pani może doktor Dworzyńska. Pytanie było takie, co zostało z tego oddziału? Co zostało jakby? No, ten oddział został. Oczywiście się zmienia, jak wszystko na świecie. I też ulega różnym zmianom, ale pewien duch tego oddziału wydaje mi się, że został, bo Edelman wymagał od nas, oprócz tam tych wszystkich zawodowych, on wymagał od nas pewnego podejścia do pacjentów. Takiego rzeczywiście z humanistycznego punktu widzenia bardzo wymagał całościowego patrzenia na pacjenta, wymagał tego, żeby być miłym, serdecznym i wydaje mi się, że to w tym oddziale, że to zostało.